Dobra, myślę, że możemy zacząć. Witam wszystkich na prezentacji Migracja danych Case Study, czyli jak to zrobiliśmy w EMAG-u. Ja nazywam się Piotr Kosiński. Moja przygoda z PHP trwa już ponad 8 lat. Obecnie mam przyjemność pracować jako team lead w firmie EMAG. EMAG jest to jeden z największych graczy e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w 4 krajach: Rumunia, Bułgaria, Węgry, Polska. My w Warszawie pracujemy jako Software Development Hub i dostarczamy rozwiązania dla 4 krajów, nie tylko dla Polski. W swojej prezentacji opowiem Wam o tym, jak ta nasza migracja wyglądała, jak to wszystko przebiegało. Opowiem Wam o tym, co zrobiliśmy dobrze, co nam się sprawdziło. A jako prezent dla Was opowiem o tym, co zrobiliśmy źle, żebyście mogli się uczyć na cudzych błędach i w swoich projektach tego nie popełniać, tego, co my zrobiliśmy źle. Cała historia zaczęła się w styczniu tego roku, kiedy pojechaliśmy do centrali, do Bukaresztu, przejmować obszar, który nazywa się Availability. Jest to jeden z kluczowych obszarów firmy, który w dużym uproszczeniu określa, jaki status ma produkt na froncie, czyli czy możemy go sprzedać, czy nie. My, deweloperzy, chodziliśmy sobie na spotkania, na warsztaty odnośnie tego projektu, a nasz product owner chodził na spotkanie odnośnie tajemniczego projektu, który się nazywał Fashion Days. My nie mogliśmy spać, bo się martwiliśmy o tej availability, czy sobie damy radę, a product owner mówił, że nie mógł spać, bo śnił mu się CEO, czyli szef wszystkich szefów, który tłumaczy mu, jak ten projekt Fashion Days jest bardzo ważny. Żebyście mieli kontekst, Fashion Days jest to sklep z markową odzieżą. Odzież ma to do siebie, że jest trochę odmienna specyfika produktu. Duża sezonowość, kolekcja jesienna, zimowa, wiosenna, letnia, kolory, rozmiary. To wszystko możemy sobie zmiksować. Jest tego naprawdę bardzo dużo. EMAG przejął ten sklep i migracja naszych produktów była częścią dużego projektu przeniesienia wszystkich systemów Fashion Days do naszego ekosystemu w firmie EMAG. Wróciliśmy do Warszawy, kończyliśmy obecny sprint, powoli myśleliśmy też o następnym i wtedy oficjalnie dostaliśmy informację, że ten tajemniczy Fashion Days to jednak jest prawda, musimy nad tym pracować i wiemy, że już będziemy migrować systemy. Na początku, jak to zwykle bywa, powstał mały chaos. My w naszym hubie skupiamy się na jakości. Pojawiło się magiczne słowo deadline. Oczywiście deadline nie wyklucza Scruma i na odwrót. Natomiast jak wspomniałem, my pracujemy nad jakością, więc jak gdyby terminy nas nie obowiązują. Szybka kalkulacja, styczeń, deadline 1 lipca, więc mamy sporo czasu. Tym się jakoś nie martwimy. Analizy. Ktoś to musi robić, jest product owner, jest analityk biznesowy. No natomiast wiemy, że trochę tego będzie, że trochę tych analiz będziemy musieli przeprowadzić, jak to wszystko zrobić. Wiemy też, że deweloperzy nie lubią tego robić. I wszystko kręci się wokół produktów. Świat sprzedaży kręci się wokół produktu, bo produkt przecież sprzedajemy. A my jesteśmy w centrum tego świata i od naszych aplikacji wszystko się zaczyna. Żebyście mieli też wyobrażenie, jak to mniej więcej wygląda, w dużym uproszczeniu, to mamy jedną aplikację, STM NOM, ona jest globalna dla wszystkich krajów, komunikuje się z dwiema aplikacjami, to jest tak naprawdę jedna aplikacja, ale w dwóch instancjach, na Rumunię, Bułgarię, Węgry i druga instancja na Polskę. Te aplikacje są powiązane w różny sposób z innymi aplikacjami, komunikują się na bieżąco, więc to zrobiliśmy. Usiedliśmy i zaczęliśmy główkować. Zaczęliśmy od bardzo wysokiego planu, no bo plan jest potrzebny, żebyśmy wiedzieli, co robić, żebyśmy nie działali we wspomnianym chaosie. Ustaliliśmy, żeby zrobić migrację, to musimy zrobić. Utworzyć nowe kanały sprzedaży, zmigrować kategorie, brandy, dostawców, produkty. Trochę tego jest, więc też z góry założyliśmy, że podzielimy się pracą pomiędzy zespoły. Mamy dwa zespoły, podzieliliśmy się obowiązkami. A w swojej prezentacji opowiem o migracji produktów, bo tutaj się najwięcej działo, ale też wspomnę o paru innych aspektach.
Przyszedł luty, rozpoczęliśmy nowy sprint, wzięliśmy się na początku głównie za analizy. Od tego się zaczął projekt. Analizy przeprowadziliśmy na dwóch płaszczyznach. Biznesowej, czyli które produkty migrować, czy wszystkie, czy tylko te, które są aktualne, czy tylko te aktualne plus te, które kiedykolwiek były zakupione, jak dopasować tłumaczenia, bo mamy wiele krajów, statusy produktów, charakterystyki oraz oczywiście analizy techniczne, bo to jest, można powiedzieć, nawet ważniejsze dla nas. Jakich technologii użyć, jak pobrać dane, jak przeprowadzić mapowania tabel. Tutaj warto zaznaczyć, że problemem może też nie była skala, bo zmigrowaliśmy 3 miliony produktów. Nie jest to tak naprawdę dużo, ale wyzwaniem było też, jak to sprawnie przenieść do nas, do naszych aplikacji i przesłać do pozostałych aplikacji, które też wykorzystują informacje o produktach. Co zrobiliśmy dobrze? Wszystko, ale to wszystko dokumentowaliśmy. Jak gdyby to była nasza postawa w tym projekcie. Pewnie znacie sytuację, że czasami jakieś ważne ustalenia są na mailach, gdzieś tu tam leży, ktoś tego maila ma, czasami jest za dużo ludzi w mailu, czasami za mało. Chcieliśmy tego uniknąć i wszystko trzymaliśmy w jednym miejscu. Wykorzystaliśmy Confluence'a, każdy miał do tego dostęp, każdy to widział, łatwa aktualizacja i to nam bardzo pomogło. Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy dobrze, to zadawaliśmy pytania. Wszyscy. Bardzo dużo pytań. O wszystkie aspekty, które nas interesowały, czy pytanie było mniej techniczne, bardziej techniczne, miało logikę biznesową, czy też nie. Zadawaliśmy, a odpowiedzi sobie zapisywaliśmy. W niektórych obszarach, jak na przykład dostawcy i produkty, mieliśmy taką sytuację, że od strony Fashion Days dostaliśmy dwie osoby, które jak gdyby odpowiadały nam na nasze pytania. Więc stwierdziliśmy, że musimy zapisywać odpowiedzi obydwu osób. No i trafił się taki smaczek, że na jedno z pytań dwie osoby odpowiedziały inaczej. Jedna powiedziała tak, druga nie. No, gdybyśmy to trzymali na mailach, istnieje ryzyko, że gdzieś by nam to umknęło i mielibyśmy problem, a tak wiedzieliśmy, że na tym temacie musimy się bardziej skupić i dopytać o dokładniejsze informacje. Doprecyzowaliśmy nasz plan, to wynikało też trochę jak gdyby z wcześniejszych ustaleń i analiz, czyli wiedzieliśmy, że musimy utworzyć nowe kanały sprzedaży, więc dopisaliśmy podzadania. Wiedzieliśmy, że musimy zmigrować kategorie, więc też sobie dopisaliśmy dodatkowe taski, które musimy zrobić. To pozwoliło nam szerzej spojrzeć na nasze zadanie i zacząć już tworzyć historyjki w dziże, nad którymi mogliśmy pracować. Tutaj mamy przykład już planowania na niższym poziomie, czyli na przykład pobierz dane, znajdź duplikaty, usuń duplikaty, zwaliduj i zaimportuj. To już jak gdyby stworzyło nam jasny, konkretny plan tego, co musimy zrobić. Robiliśmy, słuchajcie, code review i testy analiz. Wynika to z tego, że mamy to wpisane w nasze definition of done, czyli każdy task musi przejść review i testy. Stwierdziliśmy, że to samo będziemy robić z tworzeniem dokumentacji. To jest taki bardzo fajny schemat, że czasami jak jedna osoba pisze dokumentację w tym przypadku, to jej pewne rzeczy wydają się oczywiste, że ona o tym wie. To tak trochę jak było wspomniane na konferencjach, że dzisiaj piszę kod, wiem co on robi, ale za 3 dni już patrzę na ten kod i nie wiem co się tam dzieje. Taka sama sytuacja jest często podczas pisania dokumentacji. Co nam dawały podwójne code review? To, że jak osoba, która nie znała tematu, czytała tą dokumentację i coś dla niej nie było jasne, no to mieliśmy sygnał, że trzeba to doprecyzować, trzeba to lepiej wyjaśnić, że jak za jakiś czas do tego wrócimy, to będziemy wiedzieli, co się tam dzieje. A przy okazji, że jedna osoba pisze, a dwie osoby robią review, wiedza bardzo fajnie rozchodziła się po zespole, że nie tylko jedna osoba wiedziała, znała dany temat, ale też dwie osoby dodatkowo. A nasz dział QA robił też testy, przeprowadzał na przykład analizy ryzyka dla poszczególnych analiz, co też nam zwróciło uwagę na pewne aspekty. Tutaj już trochę bardziej technicznie. Podstawą migracji są dobrze przygotowane mapowania,
które tabele po stronie Fashion Days odpowiadały naszym tabelom, mapowania kolumn. Wszystko sobie oznaczaliśmy, czy już jest potwierdzone, czy nie. Dopisywaliśmy komentarze. Tutaj myślę, że wiecie mniej więcej, na czym to polega. To jak gdyby była podstawa do przenoszenia produktów pomiędzy systemami. Tutaj zrobiliśmy jedną rzecz źle. Część analiz odłożyliśmy na później. Widać, że tu już jest termin był 1 lipca, więc jedną z analiz właśnie robiliśmy w ostatnim sprincie przed deadline'em. Powodowało to problem taki, że już byliśmy jak gdyby ograniczeni przez pewne decyzje, które zrobiliśmy wcześniej. No i czasu też już było za wiele. Musieliśmy się z tym wszystkim śpieszyć. Mając już pewne przeprowadzone analizy, wiedzieliśmy, że musimy podjąć bardzo ważne decyzje o tym, jak dalej przeprowadzać ten projekt. Wiedzieliśmy, że te decyzje będą miały bardzo duży wpływ na przyszłość, na tym projektem. Zastanawialiśmy się nad kilkoma rzeczami. Czy poszukać gotowych rozwiązań do migracji danych, czy je zastosować, czy być może powinniśmy stworzyć własne. Zastanawialiśmy się nad infrastrukturą, gdzie te narzędzie migracyjne umieścić, kiedy je wykorzystywać, czy potrzebujemy dodatkowe serwery. Jeśli tak, to ile, jakie, czy być może gdzieś to trzeba upchnąć na obecny serwer produkcyjny. Zadawaliśmy sobie też pytanie, czy nasz Scrum, którego bardzo lubimy, który nam pomaga, będzie do tego wszystkiego dobry. Czy jeśli zostajemy przy Scrumie, to czy powinniśmy zmienić Definition of Ready, określający, że task jest gotowy do developmentu, i Definition of Done, określający, że task został zakończony. Co z tych decyzji było dobre? Podjęliśmy decyzję, że stworzymy własne narzędzia. Wiedzieliśmy, że pewnie jeżeli weźmiemy gotowe rozwiązania, to i tak one będą wymagały adaptacji pod nasze potrzeby. Baliśmy się, że natrafimy na jakąś ścianę i po prostu nie będziemy mogli pójść krok dalej, że będzie to wymagało jakichś karkołomnych kombinacji. Mamy nasze aplikacje, mamy w nich serwisy, mamy w nich już encje, walidatory. Dlaczego tego wszystkiego nie wykorzystać? Co zrobiliśmy? Stworzyliśmy oddzielnego brancha od mastera, FD Migration, i na tym branchu trzymaliśmy wszystkie narzędzia. Oczywiście starając się, żeby cały czas ten branch był up to date z masterem. Tutaj braliśmy pod uwagę pewne ryzyko, że jakieś ważne encje albo jakieś inne kluczowe serwisy się zmienią w trakcie tego projektu, ale stwierdziliśmy, że to my jesteśmy przecież ownerami tego obszaru, my wiemy, co się tam dzieje. Dodatkowo product owner powiedział, że raczej nic takiego nie planujemy, więc stwierdziliśmy, że to ryzyko jest tak małe, że możemy iść tą drogą. Właśnie, wrócił ten temat, gdzie trzymać i gdzie uruchamiać te narzędzia migracyjne. Zgodzicie się ze mną, że robienie tego na obecnych serwerach produkcyjnych to zbyt duże ryzyko. Być może my coś popsujemy, a być może serwery produkcyjne będą uniemożliwiały migrację, będą problemy z wydajnością. Podjęliśmy decyzję, że potrzebujemy oddzielnych serwerów, zarówno baz danych i serwerów aplikacji. Serwery aplikacji były to jak gdyby kopie 1:1 serwerów produkcyjnych. Baza danych produkcyjna, jak wiadomo, jest nietykalna. Lepiej tam nie grzebać, jak nie trzeba. Stworzyliśmy oddzielny serwer bazy danych, MySQL-a. Oznaczyliśmy go jako produkcyjny. Czyli miał monitoring, miał robione backupy. Dostęp był ograniczony, czyli jeżeli wiedzieliśmy, że jakaś aplikacja potrzebuje tylko dane do odczytu, więc dawaliśmy im dane do odczytu. Wszystko po to, żeby być pewnym, że nikt nam tych danych migracyjnych, które były bardzo ważne, nie będzie nic niepotrzebnie modyfikował. Można się domyślać, że też podjęliśmy pewne decyzje, które nie do końca były dobre. Po prawdzie są te rzeczy, które się troszkę wstydzimy i wiemy, że drugi raz byśmy tego na pewno nie zrobili. Pierwsza rzecz, jakoś tak nam się utarło, że to będzie jednorazowe narzędzie. Wiecie,
odpalimy, migrujemy, zapomnimy. Cały czas się jak gdyby tak tego trzymaliśmy. Pamiętaliśmy o naszych standardach, czyli między innymi code review, testy. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę, to wyszedł nam mały potworek. Ogromne, rozbudowane serwisy. No i to nie było jednorazowe narzędzie, bo ostatnie zmiany były w sierpniu, czyli już miesiąc po jak gdyby deadline'ie, finalnym przeniesieniu systemów, więc jeszcze to wykorzystywaliśmy narzędzie w niektórych aspektach. Jak się okazało, pod koniec zmiany i nowe funkcjonalności były coraz trudniejsze na wykresie jakości kodu w zależności od czasu i kosztu wytworzenia. Myślę, że byliśmy właśnie na przecięciu tych linii. Czyli trzymając się tej myśli złej z tyłu głowy, że to jest jednorazowe narzędzie, szło nam bardzo, bardzo, bardzo szybko, no ale powoli już czuliśmy, że zbliża się ten magiczny moment, że bez redesignu to się nie obędzie. Drugi raz osobiście nie dałbym się na to namówić. Dobra architektura kodu zawsze pomaga i ułatwia pracę. Jeśli nie znacie tego wykresu, to możecie pamiętać o nim, bo jest bardzo ważny. Ale jest coś, co zrobiliśmy jeszcze gorszego. Zrezygnowaliśmy z pisania testów jednostkowych. Słyszę taki pomruk po sali i bardzo dobrze. Skąd to się wzięło? Testy jednostkowe mamy wpisane w definition of done, czyli każdy task, który robimy, musi mieć dokumentację i napisane testy jednostkowe. QA bardzo tego pilnuje, nie pozwoli zamknąć taska, jeżeli to nie jest zrobione. Ale mając pod uwagę presję czasu i to będzie przecież jednorazowe narzędzie, to nie będziemy pisać testu jednostkowych, bo to jest jednorazowe narzędzie, QA i tak to przecież przetestuje, a skoro przetestuje, a nie będziemy zmieniać, no to oszczędzimy trochę czasu. Raz zmienione to właśnie nie będzie się zmieniać. Nie mieliśmy żadnej wpadki, ale przyznam się szczerze, że już pod koniec rzeczywiście jak były jakieś zmiany, to trochę się obawiałem, jak to wszystko wyjdzie. Zostaliśmy przy podwójnym code review i bardzo dokładnych testach przez QA. Myślę, że to nas trochę też uratowało. Nigdy nie rezygnujcie z pisania testów wnioskowych, chyba że tak jak ja, czasami chcecie mieć nieprzespane noce. Skończyliśmy analizy, podejmowanie decyzji. Już trwały prace nad narzędziami. Tutaj chciałbym opowiedzieć o kilku bardzo ważnych aspektach, które napotkaliśmy podczas naszego developmentu. Co zrobiliśmy dobrze, to rozbiliśmy całe flow migracji na małe kroki. Można założyć, że każdy krok to było oddzielne narzędzie migracyjne. To wynikało trochę z analiz, które przeprowadziliśmy wcześniej i naszych ustaleń. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, że wiecie, wciskamy Enter, leci lawina zdarzeń, wiemy bądź nie, co się dzieje. Chcieliśmy mieć kontrolę nad każdym etapem migracji. Gdyby coś się złego wydarzyło, wiemy kiedy, wiemy, który bałagan musimy posprzątać, łatwo wszystko można cofnąć, poprawić i ruszyć dalej. To było bardzo dobre. Zastanawialiśmy się też nad tym, jak przesłać informacje o produktach do pozostałych aplikacji. Jak wspominałem wcześniej, my zaczynamy, my tworzymy produkt, i informacje, niektóre informacje o tych produktach przesyłamy dalej. Pojawił się też pomysł, żeby wykorzystać oddzielny flow. Wyjaśnię tutaj mniej więcej, o co chodzi. Czyli jeżeli my się komunikujemy z jakąś aplikacją przez API, to inna aplikacja postawi oddzielną instancję, wystawi API, tak żeby nie obciążać produkcji. My się nie będziemy komunikować obok. Jeśli komunikacja szła przez Rabbita, no to oni postawią oddzielnego Rabbita, stworzą oddzielne workery i będziemy zmigrowane produkty wrzucać do oddzielnego Rabbita. To wszystko powstało właśnie z obawy o wydajność. My stwierdziliśmy, że jednak wykorzystamy flow produkcyjny. Czyli jeżeli zmigrujemy produkty, to informacje o nim będziemy przesyłać tak, jakby to użytkownik kliknął zapisz w formularzu. Oczywiście monitorowaliśmy wszystko, czyli jeżeli wysyłaliśmy żądania przez API, to patrzyliśmy, czy serwery nie są obciążone, czy nie rośnie drastycznie czas odpowiedzi,
Rabi też ma opcję monitorowania, chociaż ona działa z pewnym opóźnieniem, ile wiadomości jest na kolejkach. Nie wrzucaliśmy dużych porcji danych, typu na przykład we 100 tysięcy produktów i upnij je kolanem i zobacz, co się stanie. Robiliśmy to małymi porcjami danych. Oprócz standardowego logowania w Symfony też wpadliśmy na pomysł, że warto by mieć jakieś takie logi, które będzie można łatwo połączyć z informacjami o migracji, więc pewne wydarzenia zapisywaliśmy też w bazie danych. Mam tylko wrażenie, że logowaliśmy tego wszystkiego trochę za dużo. Zmigrowaliśmy 3 miliony produktów, a w bazie nam się zrobiło prawie 25 milionów rekordów. Zdefiniowaliśmy sobie trzy poziomy, error, warning i info, a dodatkowo mieliśmy 21 typów wydarzeń. Powiem Wam szczerze, że tego było za dużo. Momentami robiło to się nieczytelne, znaleźć interesującą rzecz było naprawdę bardzo ciężko. Starajcie się, żeby w swoich migracjach, jeżeli będziecie chcieli tak zrobić, zaplanujcie to sobie dokładnie, co naprawdę chcecie logować, bo czasami logowaliśmy a za dużo i to nam trochę zaciemniało. Kolejną rzeczą jest, wiedzieliśmy to, że narzędzie musi być elastyczne i łatwe w użyciu. Bardzo prosta sprawa, ale ułatwiła nam pracę. Przygotowaliśmy narzędzie tak, że mogliśmy zrobić migrację zaczynając od tego ID, kończąc na tym. Braliśmy wszystkie produkty z tego zakresu. No ale stwierdziliśmy też, że fajnie było mieć, żeby migrować na przykład pojedyncze produkty, bo przyjdzie ktoś z supportu i powie, że tego produktu nie ma, albo ten zmigrujcie pierwszy, bo nie wiecie, czemu jest potrzebny. A potem też stwierdziliśmy, że no to fajnie, to sobie zróbmy od razu krok dalej. Dostaniemy listę produktów, które musimy zmigrować, wrzucimy je do pliku. Mieliśmy już przygotowany parametr, to też działało. Bardzo prosta sprawa, a naprawdę ułatwiało migrację i bardzo nam pomogło. Kiedy mieliśmy już gotowe narzędzia, a przynajmniej tak nam się wydawało, stwierdziliśmy, że musimy przeprowadzić testową migrację, coś jak testy integracyjne z pozostałymi aplikacjami, żeby być pewnym, że to, co my pobieramy, trzymamy u siebie i przekazujemy dalej, jest tym, czego inne aplikacje potrzebują. Podeszliśmy do tego tak, że tworzyliśmy plan takich migracji testowych, instrukcje, rozsyłaliśmy je do wszystkich zainteresowanych zespołów, dodawaliśmy małe elementy humorystyczne, żeby to nie było takie suche. Odzew był różny, mniejszy bądź większy, ale dało nam to korzyść taką, że po każdym takim testowej iteracji wiedzieliśmy, gdzie jeszcze mamy jakieś niedociągnięcia, co musimy poprawić, więc testy integracyjne są naprawdę bardzo ważne i pomagają. Wspomniałem też w opisie, że będzie trochę organizacji pracy. Pracowaliśmy dwoma zespołami. Niby mieliśmy podzielone zadania pomiędzy sobą, ale wciąż to był jeden projekt. Wpadliśmy więc na pomysł, że będziemy sobie organizować, nazwaliśmy to technika alignment meeting, czyli siadają dwa zespoły, mamy przygotowaną listę tematów, siadamy, rozmawiamy o tym, co już zrobiliśmy, jakie mieliśmy problemy, na czym obecnie pracujemy. To mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie wyglądało, bo wiedza bardzo fajnie też się rozchodziła i czasami się okazało, że zespół, który niby nad tym nie pracuje, na przykład nad migracją dostawców, ale już dowiedział się, że tam jest gdzieś tam specyficzna sytuacja i trzeba to zrobić inaczej niż my planowaliśmy. Bardzo fajny case, bardzo nam to pomogło. Kolejną rzeczą, która była dobra, zmienialiśmy sobie czasami długość sprintu. Na początku, kiedy tej pracy było bardzo dużo, mieliśmy 3 tygodniowe sprinty, bo wiedzieliśmy, że 2 tygodnie to może być za mało. Pozwalało nam to lepiej rozplanować pracę, wiedzieliśmy, jakie taski musimy wziąć na kolejny sprint. A już pod koniec, kiedy mieliśmy głównie poprawianie jakichś rzeczy, czy taski supportowe, robiliśmy sobie sprinty tygodniowe. Ponieważ tasków było bardzo dużo, ale były one bardzo małe, w tym momencie też się zastanawialiśmy, czy może nie przerzucić się na Kanbana, ale stwierdziliśmy, że taka zmiana to trochę byłaby już za duża, więc zostaliśmy przy tygodniowych sprintach.
Przyszedł maj, nawet w piosence było, że pachniała Asacka Kępa. Mieliśmy gotowe narzędzia. Stwierdziliśmy, że najwyższa pora zrobić migrację na produkcji, na środowisku produkcyjnym, czyli rozpocząć to, co lubimy najbardziej. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób to przeprowadzić. Wpadliśmy na pomysł, że nie ma lepszego rozwiązania niż wyjazd do centrali. Pojechaliśmy do Bukaresztu. Pojechaliśmy w składzie czteroosobowym, product owner, dwóch deweloperów i jedna osoba QA. Co zrobiliśmy dobrze? Zorganizowaliśmy sobie war room, czyli mieliśmy wydzielone pomieszczenie tylko na potrzeby naszej migracji. Usiedliśmy w nim my i przedstawiciele pozostałych aplikacji, deweloperzy, testerzy. Wszyscy siedzieliśmy w jednym miejscu, nie było komunikacji po HipChacie, Skype'ie, mailowej. Siedzieliśmy razem. Mieliśmy przygotowany plan, więc też nie było takiego chaosu, że przyjeżdżamy, siadamy i nie wiemy, co robimy, od czego zacząć. Komunikacja szybka, sprawna. Okazało się, że podczas tych testów, kiedy siedzieliśmy w jednym pomieszczeniu, inna aplikacja potrzebuje małego hotfixa, bo czegoś tam nie pomyśleli o pewnej sytuacji. Na potrzeby migracji mieliśmy przygotowaną bardzo dobrą instrukcję. Liczyła ona 6 stron. Tutaj trochę jest pomniejszony font, a po prawej stronie jest tak zwany święty graal naszej migracji, czyli instrukcję, którą zabraliśmy do Bukaresztu. Nas można się śmiać, po co brać papier, ale ktoś pomyślał, kurde, a jak pojedziemy i Confluence nie będzie działał, to co zrobimy? Wydrukowaliśmy sobie 2 egzemplarze i pojechaliśmy z papierową instrukcją. Co nam ta instrukcja dała? Nie było miejsca na pomyłkę, nie było miejsca na to, żeby pomylić kolejność wykonywania komend. Robiły to też 2 osoby, czyli jedna osoba robiła, druga sprawdzała, 0 miejsca na pomyłkę. Tutaj robiliśmy kilka iteracji, więc kolorami sobie oznaczaliśmy checkpointy, że to już zostało zrobione. Zaczęliśmy też od bardzo małej ilości produktów. Najpierw zmigrowaliśmy jeden produkt, zapisaliśmy go u nas, przesłaliśmy do innych aplikacji, inne aplikacje powiedziały, tak, przepraszam, mamy ten produkt u siebie, wygląda, że wszystko jest OK. Potem zrobiliśmy to z 10 produktami, ta sama procedura, poczekaliśmy na potwierdzenie wszystkich zespołów, robiliśmy to ze względów bezpieczeństwa, bo już działaliśmy na produkcji. Wspominałem też wcześniej, że jeden zespół robił hotfixa. Ten hotfix pojawił się tutaj, kiedy było 10 produktów. Możemy sobie wyobrazić, czy jakbyśmy wepnęli na początek 10 tysięcy albo 100 tysięcy produktów, to czy ten problem by został zauważony? Podejrzewam, że nie. A tak, można było go łatwo wychwycić, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, że trzeba dokładnie sprawdzić te 10 produktów. QA przygotowało nam przypadki brzegowe, czyli takie specyficzne produkty o jakichś specyficznych logikach biznesowych. Zdarzyła się taka sytuacja. Mieliśmy te przypadki, mieliśmy rozpisane ID, wiedzieliśmy, jakie są oczekiwane rezultaty, sprawdziliśmy wszystkie na środowisku produkcyjnym, czy to się zachowuje tak, jak powinno. To też już na wcześniejszej wykładzie było omawiane, że no, dopiero na produkcja daje nam werdykt, czy jest dobrze, czy nie. My wiedzieliśmy, jak to sprawdzić. Co zrobiliśmy źle? Mieliśmy sukces, ale byliśmy tak zmęczeni, że już nie mieliśmy czasu i ochoty, żeby jeszcze z kolegami z Bukaresztu na piwo. A sukcesy trzeba świętować. Śpieszyło nam się do Warszawy, ponieważ wszyscy... Słucham? Można. Śpieszyło też nam się do Warszawy, bo wiedzieliśmy, że wszyscy czekali, aż produkty zostaną zmigrowane. Jak zorganizować migrację, żeby to było sprawne i szybkie? Ustaliliśmy, że będziemy pracować w systemie dwuzmianowym. 8.16 oraz 14.22 w dwuosobowych zespołach. Dwuosobowe zespoły po to, tak jak na migracji pierwszej produkcyjnej. Jedna osoba robi, druga sprawdza. A w przypadku ewentualnego problemu czy jakiejś katastrofy są większe moce przerobowe, więcej rąk na pokładzie, więc 2 osoby mogą lepiej temu zaradzić. Zmiany też zachodziły na siebie między
14 a 16 po to, żeby móc płynnie przekazać i ewentualnie wyjaśnić jakieś problemy, które się pojawiły. Musieliśmy pamiętać o kodeksie pracy, więc nikogo nie zmuszaliśmy, żeby przechodził akurat na 14 do 22. Najpierw zrobiliśmy listę, kto jest chętny. Mogę powiedzieć, że mamy zaangażowane osoby, bo lista się momentalnie zapełniła. Każdy był gotowy do pracy. Jeśli chodzi o kodeks pracy, to też musieliśmy tak zorganizować pracę, żeby zapewnić 11-godzinny odpoczynek w ciągu dnia. Tego wymaga kodeks pracy. Też wiedzieliśmy, że zmiana druga od 14 do 22, no to raczej nie jest coś, co każdy by chciał robić, bo to jest czas, kiedy wolimy siedzieć w domu, spędzić go z rodziną albo robić jakieś rzeczy, które lubimy. Więc te godziny były premiowane dodatkowym wynagrodzeniem. Też z naszego menedżerskiego punktu widzenia bardzo ważny był komfort pracowników, bo prosiliśmy o coś ekstra, więc zorganizowaliśmy ekstra rzeczy. Mieliśmy przewidziany budżet na pizzę, każda zmiana mogła sobie zamówić jedzenie. Mieliśmy przygotowane energetyki na wieczorne siedzenie, przekąski. Zmiana, która kończyła o 22, miała przygotowane vouchery na taksówki, żeby szybko wrócić do domu i zapomnieć o migracji. Podczas samej migracji, tej właściwej, kiedy przenosiliśmy bardzo duży wolumen danych, mieliśmy dwie ciekawe historie, które chciałbym Wam opowiedzieć. Pierwsza to jest taka, że stwierdziliśmy, dobra, im mniej zrobimy indeksów, tym będzie to szybciej działać, bo głównie zapisujemy dane, a jak zapisujemy dane, to indeksy nie zawsze są dobre. No i to się na początku sprawdziło, ale też potem mieliśmy sytuację, że baza danych powodowała deadlocki. Czyli zapytania wykonywały się tak długo, szczególnie update'y na kolumnach bez indeksu. Pojawił się problem. Rozwiązanie, stwierdziliśmy, że dodamy indeksy. Zadziałało, ruszyło. Dalej też zauważyliśmy, że określiliśmy, że zajmie nam to 14 dni i tak wiedzieliśmy w 1/3 drogi, że powinniśmy się wyrobić, ale mamy mały bufor bezpieczeństwa. Jak wspominałem wcześniej, każda migracja wykonywana była krok po kroku, czyli pobierz dane, wylicz aktualny status dla produktu, wyślij go do SAP-a, wyślij go do pozostałych aplikacji. Kolejny etap zaczyna się po tym, jak skończył się pierwszy. Trwało to bardzo długo, więc co zrobiliśmy? Dodaliśmy flagi. Czyli jeżeli pobrałeś dane, postawiliśmy flagę, że jest pobrane. Jeżeli wyliczyliśmy aktualny status, postawiliśmy flagę, że produkt ma wyliczony aktualny status, a już kolejne workery czekały tylko na to, żeby ten produkt wziąć, pobrać i przetworzyć dalej. Zrobiła nam się taka mała wielowątkowość, kilka procesów mogło działać jednocześnie. Trochę to się kłóci z tym, co zaplanowaliśmy na początku, czyli że chcemy mieć każdy krok po kroku zrobiony, żeby wszystko kontrolować. Natomiast po 30% zmigrowanych produktów nie zauważyliśmy żadnych problemów, wszystko grało, więc stwierdziliśmy, że możemy tak zrobić. Po dodaniu flag i indeksów migracja przyspieszyła o 30%, więc skończyliśmy też 30% szybciej. Skończyliśmy około 4-5 dni wcześniej niż planowaliśmy, więc pozostałe aplikacje też mogły zacząć swoje migracje. Skończyliśmy migrację produktów na początku czerwca, więc mieliśmy miesiąc na go live, czyli przepięcie systemu Fashion Days na systemy MAGA. W tym czasie zajmowaliśmy się dwoma tematami Delty, czyli migrowanie nowo utworzonych produktów oraz aktualizację produktów już utworzonych. Jeżeli chodzi o nowe produkty, no to wiadomo, pojawiły się nowe produkty w bazie, Auto Increment ID zadziała, mieliśmy je jak na dłoni, mieliśmy już przygotowane narzędzie, gdzie mogliśmy pobierać po zakresach ID, szło. Trochę problemów zrobiła nam gdyby aktualizacja, a to dlatego, no bo produkt mógł się zmienić po stronie Fashion Days, produkt mógł się zmienić po stronie EMAGA, no a w najgorszej sytuacji produkt mógł się zmienić po obydwu stronach. Tutaj troszkę porozmawialiśmy z biznesem, ich zaakceptowali sytuację, że w najgorszej sytuacji, że jeżeli produkt zmieni się po obydwu stronach, to my tą aktualizację odkładamy na bok i oni sami się tym zajmą. Z tego co wiem, to tak właśnie robili. Do porównywania, czy zaszły jakieś zmiany w produkcie, wykorzystywaliśmy po prostu serializowaną do JSON-a encję tego produktu.
dzięki temu mogliśmy w łatwy sposób porównać, czy zaszły jakieś zmiany w produkcie, czy nie. Przyszedł 1 lipca, przepięcie systemów. Co mogliśmy zrobić? Kolejny wyjazd do Bukaresztu, do centrali. Nasza praca zrobiona była już znacznie wcześniej. Produkty były zmigrowane, ale wymagano od nas, żebyśmy zapewnili pełen support dla wszystkich obszarów, którymi się opiekowaliśmy. Do Bukaresztu pojechał product owner, developer i QA. Była to pierwsza linia frontu. Natomiast w Warszawie zorganizowaliśmy sobie 3 zmiany po 9 godzin. Mniej więcej tak samo jak podczas migracji. Przepięcie systemów miało się odbyć w nocy z piątku na sobotę, ale pewne procesy zachodziły już wcześniej, więc pierwsza zmiana w Warszawie zaczęła już od 7 rano i pełniła 9-godzinny dyżur. Czym nam to pomogło? Osoby w Bukareszcie pełniły pierwszą linię frontu. Czyli jeżeli ktoś przechodził z jakimś błahym pytaniem, no to nie wysyłał maila do Warszawy, nie dzwonił, żeby oni to sprawdzili. My tego też nie robiliśmy, tylko my sami to robiliśmy, sprawdzaliśmy, czy produkt został zmigrowany. Osoby w Warszawie miały pełnić taki support, gdyby potrzebny był większy development albo grubsze sprawdzenie jakiegoś tematu, no to one by się tym zajmowały spokojnie. Nikt z biznesu by nie stał im nawet głową i pytał się, czy już, tylko by stali nad nami w Bukareszcie. To było bardzo dobre rozwiązanie. Jak jechaliśmy do Bukaresztu, to mieliśmy przygotowane najczęściej zadawane pytania wraz z małym tutorialem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Stwierdziliśmy, że możemy to zrobić, bo jak będzie, wiecie, panic management, będzie jakiś pożar, będzie gorąco, zaczną się trząść ręce. Tak mamy instrukcję krok po kroku. Warto sobie takie rzeczy przygotować. Zdarza się, że czasami teraz do tego wracamy. Wiemy, co trzeba zrobić. Można powiedzieć, że całe przepięcie systemów szło naprawdę bardzo gładko i spokojnie. Natomiast mniej więcej koło 2 w nocy wybuchł pożar. Okazało się, że w aplikacji, która jest za kolejną aplikacją, z którą my się bezpośrednio nie łączymy, produkty się nie tworzą, tak to nazwijmy dla ułatwienia, jeżeli my informujemy o wszystkich, że ten produkt jest nieaktywny. Czyli jeżeli produkt był nieaktywny, to ta aplikacja o tym produkcie nie wiedziała. Problem był taki, że oni potrzebowali wszystkich produktów. Naprawdę potrzebowali. Pożar. Co zrobiliśmy? Mieliśmy już bardzo dużo gotowych narzędzi. Wiedzieliśmy, że w Warszawie jest deweloper i tester. Porozmawialiśmy z nimi. Oni stworzyli narzędzie, przewrotnie się nazywało FlipFlop, bazując na już gotowym mechanizmach. Brało wszystkie produkty, aktywowało, przesyłało do wszystkich aplikacji. Następnie te, które były nieaktywne, przewracało, że znowu jest nieaktywny, wysyłało jeszcze raz. Brzmi karkołomnie, ale to zrobili. Tester zdążył to przetestować, zanim to odpaliliśmy. Mieliśmy zielone światło. Jak już wiecie, testów jednostkowych nie musieliśmy do tego pisać. Przeszło mniej więcej o godzinie 7. Wszystko było gotowe, wszystko było tacy. Może słuchajcie, zabrzmi to trochę górnolotnie, ale naprawdę czułem, że pracuję ze świetnymi ludźmi, bo był naprawdę duży pożar. Oni spokojnie usiedli, nikt im nie przeszkadzał, zrobili narzędzie, przetestowali, zadziałało. W tym momencie już mógłbym zakończyć swoją prezentację. Natomiast jak kiedyś będziecie pracować nad migracją, to żebyście nie musieli przeglądać całej mojej prezentacji, możecie przejrzeć ostatnie minuty. Jak będziecie kiedyś robili migrację, to przygotujcie sobie wysokopoziomowy plan. Określcie kolejność, którą musicie zrobić. Pamiętajcie o analizach. Trochę takie niewdzięczne, ale bardzo, bardzo pomocne pod względem technicznym i biznesowym. Możecie robić code review i testy, bo to się naprawdę przydaje. Zapisujcie wszystkie pytania i odpowiedzi w jednym miejscu. Nie odkładajcie analiz na później. Mapowania, tabel, kolumn to jest bardzo ważne. Zastanówcie się, czy gotowe rozwiązania dadzą Wam wszystko to, czego potrzebujecie. Dobrą praktyką jest przygotowanie oddzielnych serwerów, aplikacji i baz danych. Nie popełniajcie tego naszego błędu. Dobrze zaplanujcie logowanie zdarzeń. Nie obniżajcie jakości swojego kodu i piszcie testy jednostkowe.
Testujcie swoje narzędzia, jeśli możecie, przeprowadzajcie testy integracyjne. Zaczynajcie od bardzo małych ilości danych, nawet niech to będzie jeden produkt. Dzielcie swoje etapy, ale pamiętajcie o wielowątkowości, żeby one działały równolegle. Instrukcja też pozwoli Wam uniknąć błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim i pamiętajcie o świętowaniu, dobrze iść na piwo, jeżeli się coś udało. Czy są jakieś pytania? Poczekaj kolega sekundę. Kolega pyta, czy poszliśmy na piwo. Tak, nie jedno. Czy są jeszcze jakieś pytania? Co było głównym powodem, dla którego nie skorzystaliście z gotowych rozwiązań ETL-owskich? Tak jak wspominałem, mieliśmy bardzo specyficzne rozwiązania i podejrzewaliśmy, że i tak będziemy musieli dostosować te rozwiązania. A my już w naszych aplikacjach mieliśmy gotowe serwisy ENCE, walidatory, więc stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej. Kolega ma pytanie tutaj. Mógłbyś rozszerzyć trochę kwestię tego, jak przy aktualizacji produktów porównywaliście jeden z drugim, który zaktualizować, co zaktualizować, jasne, jakie dane. Wrócimy szybciutko do tego slajdu. Tu. Jak migrowaliśmy produkt z Fashion Days, to jego serializowaną encję sobie zapisywaliśmy. Mieliśmy też encję produktu w naszym czasie. Czyli mieliśmy dwie encje. Potem podczas update'u produktu patrzyliśmy, czy się zmieniły, porównywaliśmy dwa JSONy. I mieliśmy jak gdyby drzewko decyzyjne, co robić w sytuacji, kiedy się zmieniły produkty po jednej bądź po drugiej stronie. Czy są jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo za prezentację.